Dzień dobry, witamy Was w Papierach Rozwodowych, Maciek i Ola. I dzisiaj będziemy mieli temat długi jak rok. Wiesz co, tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że minęło 365 dni, od kiedy zaczęliśmy robić podcasty. Myślisz? Tak mi się wydaje. Myślisz, że to jest ten dzień? Było to w maju na bank. Może to jest ten dzień? To jest ten dzień, który dał nam pan, to mówiłem ostatnio w papierkach, więc nie powtórzę się. Dał ci pan, włoski pan. Co? Twój włoski pan dał ci ten dzień. Ach tak, mój włoski pan Massimo, słuchajcie, Massimo Dutti dał mi Massimo ten dzień. Massimo i Chio. Nie, chips, nie Chio. Nie, jak on się nazywał? Chitos? Nacho. Nachos. Nacho, nie nachos, tylko nacho się nacho, nazywał. Koniec. Dla mnie... Burrito. Słuchajcie, jestem jeszcze, za chwilę do tego dojdziemy, są tutaj różni bohaterowie, między innymi Nachos w naszej dzisiejszej historii, bo chcemy porozmawiać o kontynuacji hitu. No hitu. Kinowego. To nie ma co się śmiać. 365. Ten A w tym wypadku dzień. Hitu najprawdopodobniej Netflixa, bo to Netflix robi, to od razu się na Netflixie pojawiło. To nie jest odcinek sponsorowany, don't worry. Myślę zresztą, że jeżeli jesteś Blanką Lipińską, to nie oglądaj tego na wszelki wypadek. Jak jesteś Netflixem, to też nie. Przykro. Właśnie, a to zaraz do tego dojdziemy. Kochani, co się odkurwiło na tym Netflixie, to ja nawet nie. Ja widziałem różne filmy w swoim życiu. Głupie, mądre, fajne, chujowe, porno. Ale jak chcesz sobie włączyć właśnie porno, to sobie włączasz porno, a nie Netflix. A tutaj włączasz Netflix i masz porno. I to takie złe porno. To jest takie porno z jednej strony ostre, a z drugiej strony takie w stylu Polsat, David Duchowny tak, i opowieść bardzo, kurwa czerwonego pantofelka, bardzo. Czy jak to się tam nazywało. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś David Duchowny był takim, to był Playboya, nie? Taki format. Tak. I to były takie fabularyzowane dziennik czerwonego pantofelka, to się chyba nazywało. I David Duchowny tam grał. Taki Hank Moody trochę w sumie. Tak, on czytał jakieś, czytał takie jakby wpisy z pamiętnika i... Tak, i on, on nie był aktorem porno tam, nie? Nie. Ja bym chciała jeszcze tutaj zaznaczyć dosyć na wstępie, zanim jeszcze nie przeszliśmy do omawiania całego filmu, że mogą się pojawić spoilery. Więc, tak. Bo ja nie, przykro mi, moi drodzy, ale uważam, że film jest na ten, na tyle... Znaczy, jeżeli oglądacie go dla fabuły, to nie to filmem nie, właśnie, to jest nieźle. Który, no wiecie, jakby no, nie ma szansy was czymkolwiek zaskoczyć i generalnie, no, no to chyba nie jest film, który się ogląda na serio. Znaczy, jest tam jeden twist fabularny, niesamowity. Ale my go i tak wam zdradzimy. Więc w dzisiejszym filmie pojawi się mnóstwo spoilerów. Jeśli nie chcecie spoilerów, no to nie oglądajcie naszego filmu, albo zobaczcie sobie nasz film po tym, jak już zobaczycie 365. A może albo możecie po prostu, albo w trakcie możecie sobie włączyć. Sobie 365. I nasz komentarz. Nie musicie włączać głosu w tym 365, bo tam i tak oni nie za wiele mówią. Tam najczęściej to są po prostu teledyski puszczane tak. Pod muzykę stokową. Znaczy nie, oni mówią do siebie, tylko że wy nie słyszycie o czym, bo w trakcie leci muzyka ze stoka. Znaczy, przede wszystkim ja mam i oni się pytanie. Uśmiechają do siebie i robią... Ja mam pytanie przede wszystkim do ciebie, w slow motion to robią. Czy masz majtki? Bo tak się zaczyna film! To jest pierwsze zdanie, które pada w filmie. Nie jest pytanie, czy masz majtki, to jest... Nie mam majtek. Później mówi przez kolejnych... Anna Maria Siekludzka. To są pierwsze słowa, które ona wypowiada. To jest pierwsze zdanie, które pada w ogóle w tym filmie i później długo nic nie mówi, tylko robi minę. Przychodzi jej przyjaciółka, mówi do niej różne rzeczy, a ona tylko się wymownie uśmiecha albo... coś robi oczami i długo nic więcej tam nie pada, żadne inne zdanie. Ale nie musi nic ale padać. Natomiast następne zdania, jakie padają, również niewiele wnoszą w fabułę tego filmu, więc równie dobrze mogłaby ta Anna Maria przez cały ten film tak znaczy fabuła w ogóle zaczyna się... Na to samo by wyszło. Fabuła filmu zaczyna się po 40 minutach, bo wcześniej są tylko takie teledyskowe ujęcia albo ruchania. Tak, bo pierwsza scena jest, ona mówi, że nie ma majtek, jest w sukni ślubnej, bo oni są właśnie na moment przed tym, zanim powiedzą sobie sakramentalne tak. Więc jest ta scena ruchańska przedślubnego, kiedy on ją widzi pierwszy raz w sukni ślubnej, nie w kościele, czyli właśnie popełnia ogromny błąd. Grzech w ogóle. Ogromny błąd i to przez to właśnie dzieje się cała tamta historia.
dochodzi do tego dramatu, który dzieje się w tym filmie, bo on ją zobaczył w tej sukni ślubnej przed ślubem. I ja bym się tak usprawiedliwiała. Możliwe, że pan Jezus ich tak ukarał. No. Pan Jezus. Wyobrażasz sobie, że pan Jezus wygląda jak połączenie tego morą z tym nacho? Z tym i nagle wyobraź sobie, że on się tam pojawia w tym filmie, bo sobie nawet wyobrażam, że trzecia część, Anna Maria Sieklucka jest kurwa zakonnicą, bo ucieka od nich wszystkich i zostaje zakonnicą i objawia jej się ten Jezus. Tylko ten Jezus w takiej żonobijce wychodzi z taką wyciętą szczęką jak dubiel i mówi... Yo soy Jesus. I ona się w nim zakochuje. Ale nie może go dotknąć, bo to jest jednak on takie bluźnierstwo. On był rybakiem. Ten był ogrodnikiem, on był rybakiem. Ale jeszcze nie doszliśmy. Uprzedzamy fakt, bo jesteśmy naprawdę bardzo podekscytowani tym filmem. W każdym razie... To miał wywołać ekscytację. Jeszcze jedna rzecz, która przez cały czas filmu się działa, to nasz przyjaciel, który wcześniej przeczytał, to miała być recenzja filmu, natomiast to było zdrażczenie filmu. I okazało się, znaczy książka, książki. I okazało się, że w książce trochę inaczej były rozwiązane sprawy, niż potem one zostały przedstawione w filmie. Ja wiem dlaczego, bo w książce było tak, że ona wraca do Polski, i że tam w Polsce jest i jakiś tam trener MMA i coś tam i potem kurwa na Węgry gdzieś jedzie. Ja wiem dlaczego tak zostało to rozwiązane najprawdopodobniej, bo oni wszystko stwierdzili, że nakręcą w dwóch lokacjach i to będzie będą Włochy i Hiszpania. I gdyby przerzucali jeszcze do Polski te wszystkie rzeczy, to by im się to po prostu nie opłaciło najwyraźniej, więc skoro mieli tam sprzęt. Myślę, że to jest kwestia techniczna. Oni zarabiają tyle pieniędzy na tym, że mogłoby im się to opłacić, nie, ale nic by to nie wniosło do filmu, bo... Ten film jest najtaniej zrobiony na świecie. Tak, ten film jest zrobiony bardzo tanio. Znaczy, w ogóle... No i właśnie, no i ten początek to jest, moi drodzy, ten ślub. To znaczy najpierw seks przedślubny, potem ślub, potem seks poślubny i potem bardzo dużo... I międzyślubny. Bardzo dużo seksu, bardzo dużo seksu i moja dużo ulubiona scena jest sobie tam. Twarzy. Jestem kilka moich ulubionych scen tak w tym filmie. Znaczy on ją tak całuje. On ją tak całuje, że on... Chwyta jej nos. Chwyta ją i tak oblizuje jej twarz. Ale to jest sexy po prostu, ty nie wiesz. Tak, jakby mi tak facet zrobił, to bym się tak wściekła po prostu. Tym bardziej, że on to jej parę razy robi, kiedy się budzą rano. Ja sobie wtedy myślę, Jezu, jakiemu musi walić z ryja? Ale i on tym śmierdzącym językiem oblizuje jej twarz. Ja w ogóle nienawidzę, jak ktoś dotyka mojej twarzy, zacznijmy od tego. A ktoś miałby ją z rana oblizać bakteriami. Ale on jest takim gościem, nocy. Który nie ma bakterii. On ma bakterie. Nie ma. On ma bakterie, bo on ten język wkłada w różne rzeczy, więc on ma bakterie. W każdym to jest razie... Massimo, tam nie ma nic. Jest tam scena, moi drodzy, na przykład kiedy grają w golfa i to... To jest mistrzowska scena. Słuchajcie, są dwie sceny grania w golfa, których nienawidzę i które spowodowały, że mi obrzydły pewne rzeczy. Jedna to jest wspomniany wcześniej przeze mnie David Duchowny, czyli Hank Moody w Californication, gdzie on, chyba to był czwarty albo piąty sezon, teraz już nie pamiętam, na polu golfowym, na spotkaniu z ważnym prawnikiem, zaczyna nagle sikać, wyciąga chuja i zaczyna szczać spały, no. I... tak chciałem to zobrazować jakoś i wtedy sobie pomyślałem, ja pierdolę, ten serial jest po prostu przegięciem, nie chce mi się już go oglądać. A druga scena jest właśnie ta. No i scena ta jest wspaniała, gdyż oni są razem na polu golfowym, są ubrani w ubrania golfiarzy i w pewnym momencie ona podchodzi do kija. Ja nie jestem golfiarzem, więc ja tutaj nie będę się... Do kija, który jest do w dołku, kija. Ten taki, do chorągiewki, do chorągiewki. I zaczyna tak seksownie tańczyć. Oni się w ogóle nie odzywają do siebie przez ten cały film praktycznie. Więc bo ona to jest się również kolejna montażówka. Ona się również nie odzywa tutaj i zaczyna tańczyć wokół tego kija. Wyciąga ten kij, siada. A w stylu taniec na tak róże. Tak, na róże. Rozkłada nogi. Oczywiście nie ma majtek, bo budżet filmu niestety nie wziął pod uwagę faktu, że aktorka może nosić majtki. Więc ona rozkłada nogi, a on... ja nie wierzę, że to mówię. Jej wstrzeliwuje piłeczkę golfową między jej nogi i brak majtek. Nie, no wstrzeliwuje do dołka, tam dołek jest akurat. No dobrze, no ale ona go tak ale prowokuje. Ona tak siedzi i robi tak...
No tak, tak. Ja się tylko, kiedy ta piłeczka wlatuje. Ja się tylko dziwię, że on nie napluł na piłeczkę, żeby był lepszy poślizg po prostu, bo tego tylko brakowało, żeby zaczął oblizywać tę tak, piłeczkę. Tak, potem jest bardzo dużo montażówek, gdzie on z jakiegoś powodu na przykład jest smutny i wtedy ona mówi, że ona wie, jak go pocieszyć i znowu uprawiają seks. Albo na przykład ma dla niego niesamowitą niespodziankę, czyli przodzi seks. W bieliźnie i uprawiają seks. Coś, co robią cały czas. Ale robią to cały czas po prostu. Znaczy, poza faktem, w ogóle... Teraz tak. A, i jedyne ich rozmowy to są takie, że on jej rozkazuje na przykład, mówi do niej przestań jeść, wstawaj i wychodzimy. Musimy wychodzić. Tak, jej w ogóle takie życie. Nigdzie jej nie wolno wyjść, z nikim jej nie wolno rozmawiać i to są jedyne momenty ich rozmowy, że on do niej się odzywa w taki taki rozkazujący, w sensie do psa bym jak się tak nie odzywała, bo myślę, że psiurki są na tyle fajne, że można do nich mówić, no chodź, idziemy, no chodź, a nie, że idziemy. Ale jej się to podoba. Nie, właśnie, nie podoba jej się to. Nie podoba, ale podoba. I tak się buntuje ona i tupie nogami, ale potem nagle dostaje w prezencie firmę i on jej mówi, zostałaś prezesem firmy, kupiłem ci firmę. I ona, o, kocham cię. I to są jedyne ich rozmowy w tym filmie, naprawdę. No, ale słuchaj, ale jest jakby to wytłumaczone. Gdzie jest moja firma, słuchaj? Ona w pewnym momencie mówi, ja cię nie więziłem wcześniej, bo ona w pewnym momencie mówi, więziłeś mnie wcześniej, to było chore. To było chore, naprawdę, a ja cię pokochałam. Bo tak, jeszcze w filmie pojawiają się ze trzy rozmowy takie, które tłumaczą widzowi fabułę, taką jakby, że ten, kto nie czytał książki, albo na przykład nie widział poprzedniej części, albo nie może sobie przypomnieć, bo ma demencję, to ta rozmowa ma wyjaśnić, na przykład jest rozmowa wyjaśniająca, dlaczego on jest taki zimny. No tak, bo to dlatego, bo wszyscy cię w życiu zostawili i ten twój przyjaciel odszedł, a ten jeden tylko przy tobie został i to dlatego jesteś, a on mówi, no dokładnie. I więc to tak rozmawiają ze sobą pary. Znaczy, to jest raz, żeby wytłumaczyć, co było w filmie, a dwa, żeby wytłumaczyć, szczerze mówiąc, rzeczy, które były kontrowersją tamtego filmu, żeby powiedzieć, dlaczego, jakby to się stało. Bo my widzieliśmy oczywiście poprzednią część. Oczywiście. I... No kurwa, szczerze mówiąc, ta część nie dorasta tamtej do pięt, bo tam była jednak jakaś fabuła, coś się kurwa działo w tym wszystkim. A to jest straszne, że to mówisz, w sensie, bo no, normalnie nigdy by te słowa nie padły. No tak, ale nie w porównaniu do tej, tam coś naprawdę się działo, tam był A co jakiś się działo? Pomysł na to. No wiesz, było porwanie, tutaj przetrzymywanie, tutaj coś tam. Chyba, że to. I tam była kontrowersja w tym wszystkim, tam była kontrowersja taka, że... To jest romantyzowanie i chwalenie, kurwa, przemocy i gwałtu w sumie. Tutaj jest lekkie wytłumaczenie tego. A tutaj oni się tłumaczą z tego i tego tutaj nie ma. Tutaj jest takie trochę silna kobieta, która dostała własną firmę i która decyduje sama za siebie i bla, bla, bla i tak dalej. No więc ona zostaje prezesem firmy jakiejś odzieżowej, nie mamy wytłumaczone za bardzo, co chodzi. Jest tam jedna scena, jak przychodzi do tej firmy ze swoją przyjaciółką i oni mówią, no patrz, no to jest twoja firma, podoba ci się? A ona mówi, tak, naprawdę, tam jest to zdanie, ej, podoba ci się to, co tu widzisz? Tu jest tak jakby luksusowy. Tak, i ona, słuchajcie, jako prezes firmy, bo zwykle prezes firmy odzieżowej właśnie to jest jego zadanie, ona są przyjaciółką, wchodzą gdzieś tam do któregoś tam pokoju jakiegoś, w którym wiszą ubrania, sukienki pewnie tej marki i one zaczynają takie robić żarty, że tak wyskakują zza tych sukienek, potem się przebierają w te sukienki, piją szampana, montażówka oczywiście, no i potem wychodzą, więc zajebista robota to znaczy, jest. Ja zauważyłem... Ja mogłabym tak z moją przyjaciółką chodzić i tak... Dobra, ale słuchaj, to o czym mówisz, zauważyłem taki trend w wielu polskich filmach, nawet tych robionych przez Macieja Kawulskiego, że... które są w miarę dobrymi filmami, natomiast zauważyłem właśnie to, że kurwa, oni to robią... Często robią parady teledysków z tego, tylko że w przypadku Macieja Kawulskiego mają oryginalne, kurwa, piosenki, na przykład z lat 80., 90., takie, które pasują do danej sceny, a tutaj mam wrażenie, jakbym siedział, kurwa, w kawiarni, w której, żeby ominąć za X-y, ktoś wykonuje covery, kurwa. Tak, to wygląda jak film na YouTubie i to taki jeszcze bez pomysłu troszeczkę zrobiony, w sensie takie sztampowe rzeczy, takie, no weźmy najbardziej sztampowe rzeczy, wrzućmy i powiedzmy widzowi, że to, no wytłumaczmy. Naprawdę, budowa tego to jest taka, kwestia dialogowa, montażówka. Kwestia dialogowa, montażówka,
montażówka. Tylko kwestie dialogowe są bardziej tłumaczące fabułę niż... Tam nie ma dialogu tak naprawdę. Dlatego mówię, że tam nie ma... To nie jest dialog, tylko są kwestie dialogowe. Tak. Kilka zdań, jakichś takich wyrwanych kurwa z kontekstu i kompletnie nie rozumiem. Nic nie wnoszących w ogóle też do tego filmu. No i teraz mówisz, że w poprzednim filmie była kontrowersja. Moim zdaniem w tym filmie również jest kontrowersja. Jaka? No... W którym momencie? Dla mnie jakby kontrowersją jest, pokazywanie, że ten film powstał. Pokazywanie, jakby przedstawianie kobiety, która udaje niby tutaj kobietę wyzwoloną, że ona jest taka silna i ona tych facetów tak sobie okręca, ale z drugiej strony pokazywanie jej jako tej, która wszystko zdobywa tylko tym, że pokazuje kawałek dupy, w sensie to jest jakby jedyna jej broń. To jest jej jedyna rzecz. Ale to nie jest kontrowersja tutaj, poczekaj, tylko to jest... To jest jedyna rzecz. Plus, chodzi obrażona i w ogóle jest taka, jestem silną kobietą, teraz chcę pracować i tu tupnę nogą i pojadę do restauracji albo do spa, czy gdzie one tam pojechały z moją przyjaciółką i będę taka obrażona, ale w prezencie dostaję firmę od męża, bo on mówi, ej, no wiem, że ty jesteś taka, że chciałabyś pracować, no to masz tu prezesurę w firmie. I ona mówi, o, kocham cię. W sensie, że znaczy, jest to w stanie, kobietę kupić. Możesz, jeżeli jesteś przystojnym gościem, który bogatym, ma bardzo dużo hajsu, bo tutaj mówimy o bardzo, bardzo dużo hajsu, to możesz być wredny, możesz być, bo on jest, to jest typ, który przez cały film się ani razu nie uśmiecha, nie? To jest w ogóle, ja nie rozumiem takiego też związku przedstawienia. On się do niej ani razu nie uśmiecha. On do niej, lwa. Tak, on raz tam ryknął, naprawdę. I jest tam napisane, bo oglądaliśmy z napisami, bo jest tak dźwięk spierdolony po prostu, że nie da się tego słuchać, więc musieliśmy oglądać napisy i tam było napisane Ryglwa i on wydał z siebie takiego, coś takiego zrobił. Masakra. W każdym razie jest przystojny, jest obrzydliwie bogaty i jest w tym socjopatą, jest nieprzyjemny. Jest psychopatą, nigdy się, kurwa, jest, który zamykał ją. Tak, jest psychopatą, znęca się w jakiś sposób w ogóle nad wszystkimi ludźmi dookoła, jest niemiły dla całego otoczenia. Jak on nie ma humoru, to wszyscy dookoła muszą siedzieć cicho i w ogóle najlepiej, żeby odczytywali ten jego nastrój w jakiś sposób. Jest bossem mafii, ej. Nieprawdopodobnie obrzydliwa postać tego człowieka i laska, która z jednej strony, o, ona się niby nie zgadza, ale jednak potem wsiada w auto i jadą z koleżanką i robią No właśnie, a nie, to jest niezgadzanie się. To jest to niezgadzanie się. Fuck. Ale to jest to niezgadzanie się. No w sensie, ale ona dał jej to, ale on jej dał wtedy to auto, ona nie ucieka, wiesz, ja ona idzie z koleżanką zjeść, kurwa, coś do restauracji. Tak, ale nie no o to chodzi. Chodzi o to w tym wszystkim. I zresztą w restauracji gada tylko o nim. W całej jej życie się kręci dookoła niego, gdyby nie on, ona by była nikim. I to stworzyła i... kobieta, to jest dla mnie oburzające, dlatego mówię, że to jest według mnie nadal w jakiś sposób... Ale takie... słuchaj, no są kobiety, które tak lubią, kurwa, i chcą, i ja pierdolę, też należy to uszanować, no już nie bądźmy tacy... Ale może sobie to, mogą sobie to lubić, mogą sobie to nikt kobiety mówi, lubić, to jest, ale... że szkoły mają oglądać i się tym jakby posiłkować, tak, natomiast nie? To jest pokazywane jednak w jakiś sposób jako taki, wiesz, to patrzcie, to jest twoje marzenie, ty tego chcesz tak naprawdę. No to jest niby... Ty tego chcesz. To jest jeszcze nie teoretycznie targetowane do tych wszystkich kobiet, właśnie takich, które mają te 30 lat i które nie przeżyły tej takiej dzikiej, namiętnej miłości rodem z, kurwa, Harlekina. No dobra, ale a to widzisz. To jest Harlekin, porno Harlekin 100%. To jest porno Harlekin 100%. No i właśnie pojawia się tutaj druga postać. Poczekaj, zanim do tego dojdziemy. Żeby trochę nadbudować braki w postaci męskiej. Ja myślę, że one mogły zostać pewnie wytknięte, że... Pewnie tak. Co za chuj. No. I... Chodzi tutaj, dalej wróćmy do postaci granej przez Annę Marię Sieklucką. Otóż w pewnym momencie po tym ślubie, jak on tam, kurwa, ją trochę tłamsi, trochę nie tłamsi, ona zostaje desperate housewife nagle. Czyli ona siedzi sama w tym, kurwa, domu i nic nie ma do roboty. Nudzi się bardzo. No i się pojawia, kurwa, ogrodnik. I to jest od razu też pokazanie, że... że dla niej bycie żoną już jest męczące. Jakoś się nazywał. Na czo. Że dla niej bycie żoną jest męczące i że to jest bardzo trudny zawód, bycie żoną i że ona już jest... A to jest, ja nie wiem, kurwa,
miesiąc po tym ślubie, czy tam tak. dwa miesiące. I że to już jest, o Boże, kurwa. I ona się jedzie tak strasznie, a ten jej mówi, ale jesteś dobra w tym, co robisz, bo jesteś przepiękna i to, jak nic nie robisz, robisz to najpiękniej na świecie. No i pojawia się ogrodnik, który jeździ nowym XC90, a potem się okazuje, że ma, kurwa, willę gdzieś tam. Z basenem. I jeździ, kurwa, Ferrari, kurwa, różnymi innymi rzeczami. No, to jest typowy ogrodnik. Bo to był Dawid Ogrodnik. To jest typowy naczos ogrodnik, który i teraz się właśnie pojawia, to, kiedy się nucicie. To jest to, co Ola mówi, bo normalnie to jest tak, że jak się ten ogrodnik pojawia, generalnie, to jest w momencie, w sensie metaforycznie, w tych wszystkich metaforycznych ogrodnikach. Bo to ogrodnik, wąż po prostu w ogrodzie. Też nie. To chodzi o to, że to jest, kiedy jest ta małżeńska stagnacja, kiedy mąż nie zauważa trochę żony, kiedy ona przestaje dbać o siebie, kiedy on o nią nie dba, kiedy on pracuje, jest zarobiony, ona siedzi w tym domu, kurwa, i tak dalej, i pojawia się ten ogrodnik, młody chłopak najczęściej, i ona się z nim rucha i odkrywa na nowo tę energię, dzikość, męskość, bla, bla, bla. A tutaj z kolei mamy ogrodnika, który jest oczywiście zabójczo przystojny, wygląda jak Fredrik Ljungberg, czy kurwa ktoś tam, i Marcin Dubiel trochę z tym wyciętym, kurwa, wyciętą szczęką. Nie, no nie ma tak, znaczy tam ten, w sensie ten aktor ma tak fest, daje no, nie, no bardzo, no, to bardzo. To jest ten style. On jest jak model po prostu. Ten aktor to jest ten giga, to jest ten gigaczat, przed którym 90. was straszą, i to jest właśnie on. Model Calvina Kleina. Tak, to jest dokładnie. Taki... No mówię, no. Ljungberg, nie? No. Fredrik. I chodzi o to, że on jest niesamowicie dobry, jest czuły, okrywa ją kocykiem. I nie bardzo dotykaj. Długo jej daje nie dotyka. Daje jej majtki swojej siostry. Tak, ona chodzi w bo ona wcześniej siostry. Chodziła tylko w pończochach, kurwa, i w tego typu rzeczach, a nagle ma bokserki, znaczy no nie bokserki, ale takie figi, kurwa, nie? I to, takie slogi. Slogi. Z bawełny. I t-shirt, taki zwykły bawełniany. W końcu jej się coś nie brzyna w dupę, moi drodzy. I nie ma wibratora nawet przy sobie, tak i, jak i on tak, albo tamten typ co chwilę wyciąga skądś wibrator. Tamten tak, ale dobra. I on ją nosi na rękach, bo tu szkło się rozbiło. Ale on... Ona upuściła szklankę, więc on ją podnosi, żeby ona sobie nie zrobiła krzywdy. On nie dotyka, w sensie nie robi jej dotyku takiego sugestywnego. Nie, on na nią tylko tak patrzy, tak. Tak, i... że jest czasami POV pokazane. Tak, i ona mówi, ojej, byłbyś moją najlepszą przyjaciółką. Tak. O, chyba mnie wykastrowałaś, on mówi w tym momencie. I to jest trochę na tej zasadzie, ale on jest taki dobry, on nic jej nie zrobi, właśnie on ją otoczy opieką, on będzie czekał. I ona nagle staje się, kurwa, cnotką. Nagle, kurwa, ni stąd, ni zowąd. Odchodząc od tamtego typa, staje się, kurwa, tutaj cnotką nie przy nim, nie? Nie cnotką. Ona ma o nim cały czas jakieś marzenia, cały czas jej się wydaje, że z nim uprawia seks, no i nie, w ogóle się nie staje cnotką, tylko on nie robi pierwszego kroku i jest między nimi, no jest pokazane całe to, czego nie było w ogóle w tamtej relacji, czyli to, czego pewnie kobietom bardzo brakowało, bo jednak kobiety marzą o romantycznej, to znaczy tutaj oczywiście uogólniam znowu, mówiąc kobiety marzą, to są te kobiety, które właśnie czytając tego Harlekina, one chcą tego romantycznego czegoś, tego, że ktoś je zdobywa, a nie tylko porywa cep w łeb. Ale i wibrator w dupę. Dokładnie to samo było, tylko dużo bardziej, dużo bardziej... No. Jakieś delikatności, więc on tę delikatność tutaj daje, on jest tym, tą drugą stroną medalu, żeby dać tym babom, co potrzebują czegoś innego, więc stworzyli tego bohatera. On jest tym chłopcem. To jest, tamten jest mężczyzna, ten kurwa tajemniczy, taki dziki i taki kurwa chłodny. A ten jest romantykiem. A ten jest chłopcem, ale zabawowym, takim, o, wylałem na ciebie tutaj coś no tam. No tak, 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 on jest nowocześnie romantyczny. To jest bardzo podobnie było w Stranger Things, które ma miliard innych wątków, ale ten wątek Stranger Things był dużo bardziej rozbudowany niż, kurwa, tutaj. Mianowicie ten, kurwa, niby ten główny zły, ten z kolczykiem, pamiętasz? Mm-hmm. Nie pamiętam, jak on się nigdy nazywa. Z trzeciej części, jak uwodził matkę tej jednej. No. Nancy chyba, nie? Ona się nazywała. Tak. Jak uwodził jej matkę i ona właśnie czytała Harlekiny cały czas w wannie, czytając właśnie o tych takich, kurwa, dojebanych, muskularnych typach, którzy po nią przychodzą i właśnie są takimi, kurwa, barbarzyńcami troszeczkę i takimi chłopcami jednocześnie, nie? To samo też było w Euforii, jak, kurde, no ta, co nagrywała się na kamerkę, ona marzyła... Kat. Ona marzyła o takim właśnie, kurwa, barbarzyńcy, co po nią przyjdzie. Taki wiking. Tak, i przychodził tam czasami po nią. I zabijał jej faceta. Tak, tak. A potem tak. ją brał.
Tak, no to, no, to, no to podobnie. To. Słuchajcie, każdy ma swojego wikinga, każdy ma swojego kurwa. Ale nie ma nic Berga, złego no. w ogóle w fantazjach i w wyolbrzymianiu gdzieś jakichś swoich wizji. No na tym polega fantazjowanie, to, że kobieta na przykład ma fantazję, że chce być i spełnia ją gdzieś na przykład ze swoim partnerem, czy to jest w jej głowie, powiedzmy, że ktoś ją na przykład napada i wykorzystuje seksualnie. No umówmy się, kto na serio chciałby to przeżyć? Myślę, że bardzo niewielu ludzi i nadaje się to do leczenia. Tylko bo to, nie należy tego robić. Bo to nie jest, bo to nie jest normalny, zdrowy odruch. No natomiast sama fantazja na ten temat nie jest koniecznie przejawem tego, że z tą osobą, która o tym fantazjuje, dzieje się coś złego. Różne rzeczy w różnych momentach naszego życia nas podniecają. Można na przykład nie być homoseksualnym, a oglądać porno, które jest homoseksualne i czerpać z tego, tak samo czerpać z tego podniecenie. Więc tutaj kompletnie jakby fantazja, to jest fantazja, ale przedstawianie w filmie fantazji jako coś, co wiesz... Coś normalnego, normalizowanie tego. To już jest kurwa Ale widzisz, dziwne. Normalizowanie tego, moim zdaniem ten film nie jest tak bardzo stygmatyzujący i normalizujący złe rzeczy, jak poprzedni, no. I dlatego on też, kurwa, moim zdaniem nie zrobi aż takiej kariery. Ale kolejna rzecz, która jest straszna tutaj, gdzie ta bohaterka jest po prostu no, jakąś idiotką kompletną i to nie jest w żaden Mówisz sposób o grze wytłumaczone. Nie, jest tam i tego nie ma do końca właśnie w filmie pokazanego, jest to w książce. Główna bohaterka na jednej z imprez nakrywa swojego męża, jak ze swoją byłą gdzieś idą i ona idzie za nimi i potem widzi, jak on uprawia seks z tą swoją byłą gdzieś tam. No i ona ucieka, jakby nie konfrontując się z nim w żaden sposób. Ona po prostu otwiera drzwi, widzi typa, który uprawia seks po prostu z typiarą i ucieka. I właśnie kiedy ucieka, to w momencie, kiedy ucieka, bo ona ucieka, tak jak stoi na tej imprezie, to spotyka tego ogrodnika i mówi, zabierz mnie stąd. Ogrodnika Volvo X90. Tak, i on ją zabiera, do domu, a potem ją wywozi do Hiszpanii. I w ogóle... Nic w tym dziwnego, nie? A w książce... I robi jej paję na śniadanie. Robi jej paję i w ogóle ona zapomina jakby, że miała inne życie, nie? A w książce, bo to streszczenie, jakby była... Robiliśmy pauzę w trakcie filmu i nasz kumpel czytał nam streszczenie tego, co tam się wydarzyło, że ona wyjeżdża do Polski. Tam w tej Polsce spotyka jakiegoś typa. W ogóle wybiera 1 000 000 euro z banku, żeby on nie wiedział, gdzie ona jest. Idzie do weterynarza. Ma w ogóle tam robi komuś laskę, spotyka jakiegoś typa, potem wyjeżdża na Węgry. Ale idzie do weterynarza, żeby wyciągnął jej chip. Z ręki, no bo ma chip namierzający. Potem, ja to mówię oczywiście nieskładnie, tylko że chodzi mi o to, że ilość rzeczy, jaką ona robi, nie pytając się gościa w ogóle, bo potem wyjeżdża na Węgry, tam siedzi chyba miesiąc na tych Węgrzech, no i potem nie wiem, co się dzieje, bo ja nie czytałam tej książki. W każdym razie chodzi mi o to, że kiedy nakrywacie swojego męża na tym, że rucha się ze swoją byłą, to możecie powiedzieć, mordo, co ty robisz? Sorry, co z tobą? Nie? W sensie, że pogadajmy o tym, co się wydarzyło właśnie, albo złapałam cię, wytłumacz się. Nie wiem, wydaje mi się, że każda osoba, to jest ten pierwszy odruch, a nie, że znikacie na 2 miesiące, wybieracie hajs z konta, żeby was nie namierzyli, gdzie teraz się znajdujecie, wycinacie z jakieś chipy, w ogóle what the fuck? Dlaczego macie chipy? Co to jest za historia w ogóle? Kim jest ta kobieta, która to robi? Robi wam chipa, gdzieś tam zaszywa, to chyba to nie powinien być. Ona miała chipa! No, ale dobra, to jest w książce, bo to jest niezła chipa. Jezus Maria. Może mocne. O to chodziło tam, że to jest chipa po Więc prostu. Więc to jest pokazywanie bardzo toksik osób. Tak, ale to jest normalizowanie tego wszystkiego. No wiadomo, że to jest książka, tylko że to jest taka książka właśnie do fantazjowania, żeby, ej, patrzcie, wy też możecie takie być. Ja taka byłam, ja Blanka Lipińska, byłam dokładnie taka i ja to wszystko przeżyłam. Znaczy nie, oczywiście to nie jest jej biografia w żadnym wypadku,
Ale robienie ze swojej toksyczności czegoś brawurowego, odważnego i godnego naśladowania nie jest spoko, nie? W sensie fajnie jest takie rzeczy, bo każdy z nas w jakimś stopniu jest toksyczny, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, krzywdził jakichś ludzi, popełnił jakieś błędy, robił głupie rzeczy, podejmował nieprzemyślane decyzje, ale takie rzeczy się przerabia na terapii, a nie albo się komuś to wpierdala na kark, albo sprzedaje się to opakowane w jakieś opakowanie perfekcyjnego życia, no, i spełniania marzeń. Mm-hmm. No nie, jasne. Bo to jest nie w porządku dla osób, które jeszcze się nie wykształciły gdzieś tam i mogą z takich rzeczy czerpać wzorce, o, to jest kurwa spełnienie mojego życiowego marzenia. Myślę, że nikt tak nie myśli, tak na dobrą sprawę, że oczywiście mogą sobie ludzie pofantazjować. Dużo uogólniamy, mówiąc nikt i każdy, nie? Tak, bo, ale... Bo na pewno znajdą się osoby. Jasne, ale mówię, że nie jest duża ilość osób, nie jest to duża liczba, która, ilość właściwie, która... Co najmniej trzy. Która marzy o takim życiu. To, że ktoś fantazjuje sobie, tak jak mówiłaś wcześniej, to jest zupełnie inna para kaloszy niż ktoś, kto sobie pomyśli, że się tym zainspiruje i będzie po prostu dążył do tego, żeby tak wyglądało jego życie. No bo kto chce, kurwa, jednak być porwanym tak naprawdę na 300 ileś dni przez jakiegoś pojeba, który nie wiadomo, co zrobi, czy cię gdzieś nie sprzeda, czy, nie wiem, no, nie zrobi ci, kurwa, jakiejś krzywdy. Ten po prostu się okazał gościem, który nie robi krzywdy, ale zwykle... Nie, no robi. On robi jej krzywdę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli zwykle, jeżeli ktoś ci coś takiego robi i cię więzi, to potem kończysz, kurwa, z pociętymi łapami, kurwa, z przypalaną twarzą, z, kurwa, tatuażami zakopana na twarzy. Albo zakopana, tam. Kurwa. Dokładnie. 8 kilometrów za miastem, 6 stóp, 8 mil za miastem, 6 stóp pod ziemią. No. Więc wiecie, to... Ale to też na przykład pokazuje trochę, że związek idealny to jest taki związek, w którym cały czas uprawiacie seks, wiesz, jesteście w ogóle bez przerwy przygotowani. Kobieta musi być ciągle w takim full make-upie i w ogóle chodzić w tej bieliźnie super seksownej. Tak i marzyć, no, o tym, żeby właśnie ten typ ciągle wyciągał wibratory z różnych Mateusz miejsc głową, w domu. Mateusz mówi, że no o co to chodzi? To jest Mateusza idealny obraz sytuacji. On w ogóle wyciąga te wibratory sobie z dupy po prostu, najprawdopodobniej. Bardzo możliwe. Całą, kurwa, przegródkę. Nie, bo tam jest w ogóle teraz... Mój prezent urodzinowy, to możesz ze mną zrobić, co chcesz. A tak, bo wcześniej jeszcze nie robili no tego. No właśnie, kurwa, tam cały czas tak jest. No. Nie, no, w ogóle sceny tego seksu są takie tandetne. One są tak tandetne, w nich nie ma nic seksownego. Były momenty, że siedzieliśmy i... Człowiek marzy o tym, żeby to się skończyło, bo czuje takie zażenowanie. No jest to cringe fest, jeżeli już mówimy o aktorstwie i zapleczu aktorskim, to kurwa tutaj tego aktorstwa nie widać. Naprawdę ma się wrażenie, jakby się oglądało albo Trudne Sprawy, albo kurwa Barwy Szczęścia, pomieszane właśnie z pornosem. Bo to są dialogi jest jak z pornosu. Mocno serialowo, znaczy nie, ale poziom są właśnie, niżej. No. Dialogi są jak właśnie z Barw Szczęścia, sceny jak z pornosów. Kurwa, i ten Michel Moron, kurwa, dobrze powiedziałem? Michel Moron, prawda? Czy już... A Michel Moron to nie jest ten kucharz? No wiem, właśnie dlatego się zastanawiam. Znaczy, szef kuchni, przepraszam. Czekaj, no patrz. No, ale kucharz... On się nazywa no. Michel Moron. Aha. Michel Moron, dobrze, wszystko się... Albo Morone. Morone. Może Morone. No nieważne, w każdym razie Michel, czyli Massimo, gra tutaj, kurwa... No nie da się gorzej zagrać, w sensie jego postać jest taka, że on musi, że ona musi być tak zagrana, rozumiem to. No i w połowie filmu nagle zaczyna grać inaczej i to tak na odwrót zupełnie. Ale jest też jest porywczy, ale taki, przerysowany w drugą stronę. No tak jakby na koksie cały czas latał i ale tak dalej. Nie, ale, Boże. Ale tam w końcu jest pokazana jakaś gra aktorska. Ale ona jest okropna, ta gra Moim aktorska. Zdaniem jest dużo lepsza niż to, co prezentuje. Nie, kurwa, straszne. W ogóle ten moment, okay, gdzie on jest, chyba, na, że on to tak ma wyglądać, że chyba jest nawciągany, bo robi takie dziwne rzeczy z twarzą cały czas. Tak. Bo jest Włochem. A tak robią Włosi? No to tym gorzej. Nie wiem, ja uważam, że to jest bardzo słabe aktorstwo. Bardzo słabe. Bardzo słabe. Całe. W sensie wszystko, co tam się dzieje. Okej. Okay. Natomiast Anna Maria Sieklucka, w ogóle mnie to zaszokowało, ale ona ma 3,5 miliona osób na Instagramie. Okej. Okay.
Jest to dla mnie To jest duża liczba. To jest naprawdę mocne. Bardzo mocne, ale to dlatego właśnie też ze względu na to, że to poszło tak ogólnoświatowo. Wszystkie posty, które ona ma, to są posty 400 tysięcy lajków, 300 tysięcy lajków, 2,5 miliona lajków. Są bardzo grube liczby. Good for her, naprawdę good for her. Bo ja nie wiem, jaką ona jest aktorką, gdyby była w innej produkcji. No mówię, kompletnie nie mam odniesienia żadnego. No. Jestem bardzo ciekaw, jakby było, gdyby ona zagrała w czymś ambitnym, czymś, co kurwa, gdzie trzeba naprawdę pokazać aktorstwo, a nie tylko to pożądanie, które opierało się. Tutaj nie ma pokazanego pożądania żadnego. No dobra. No oni nie mają żadnego wyrazu twarzy. No niby tak, a niby nie. No, ja uważam, że ona między nimi nie ma napięcia żadnego. Ruchasz się, dobra, okej, no to teraz cię przywiążę do krzesła. No, więc ja jestem ciekaw jej po prostu w innej roli. Oprócz tego, no niewiele jest tutaj aktorstwa w tym wszystkim, w tym całym filmie, bo właściwie prawie nie zatrudnili, kurwa, tutaj aktorów. Mamy Nataszę Urbańską. Jest Karolina Pisarek. Jest Natalia Siwiec, a zresztą Blanka Lipińska nie wiedziała o tym, bo Karolina Pisarek to jest chyba była barona, prawda? Nie mam pojęcia. Ona jest byłą barona. Z kolei, no wiadomo, że Blanka Lipińska tam miała z nim utarczki. Karolina Pisarek ma najdłuższe linie dialogowe w tym filmie. Nie jest aktorką. I gra Hiszpankę. Gra Hiszpankę z polskim akcentem, mówiącą po angielsku. I nie jest aktorką po prostu. I to bardzo widać. To bardzo czuć, a ma najdłuższe linie dialogowe. Tak, i oprócz tego jest jeszcze Natalia Siwiec, Natasza Urbańska, to już wspominałem. Ktoś jeszcze? Ewa Kasprzyk, która jest aktorką. Ewa Kasprzyk mąż, jest aktorką. Nie wiem, nie znam tego pana, nie znam tego aktora. To są wszystko? A, nie, jest jeszcze ta przyjaciółka przecież, jest aktorką, jak ona się nazywa? Lemparska. Magdalena Lemparska. Tak, no dobra, no to rzeczywiście Magdalena Lemparska jako jedyna tam naprawdę, tylko że z kolei jej rola... No ona gra jak w serialu, no to jest taki serialowy. Jej rola jest albo serial, albo film w stylu Poskromienie Złośnicy, czyli taka lekka komedia romantyczna z takim zabarwieniem... Wszystko jest przerysowane. Trochę, że można przeklinać, że o kurwa, aleś ty odjebała! I tego typu rzeczy. Dla porównania na przykład, Dziewczyny z Dubaju uważam, że są dużo lepsze, kurwa, od tego. Oczywiście, że są dużo lepsze od tego. Dużo lepsze od tego. Nadal nie jest to fantastyczny film, ale jest dużo lepszy niż to. Bo to jest film z fabułą, dzieje się cały czas coś tam. Tam są, kurwa, prawdziwe dialogi między tymi, kurwa, aktorkami. Tam się, już pomijając też te sceny, kurwa, seksu i tak dalej, jak one są nakręcone, ale chodzi o to, że pomiędzy nimi jest ta chemia, coś tam się, kurwa, naprawdę wydarza i mamy historię. Tu tej historii nie ma, kurwa, w ogóle. Tak w ogóle. Jest to tani harlekin pomieszany z pornosem, który... No jeżeli chcielibyście zobaczyć pornosa, to na pewno nie tego, bo tutaj tak naprawdę nic nie zobaczycie takiego, co spowoduje, że o... Myślę, że na każdy film na Pornhubie jest lepszy niż to. Och, no zdecydowanie i zdecydowanie bardziej rozwinięty fabularnie. Również jest w niektórych produkcjach na wyższym poziomie. Ja zastanawiam się, czy ten film jest w ogóle potrzebny. Tak jak rozumiem 365 jako film, no jednak, kurwa, który miał, tak jak mówiłem, Te pytanie, czy to jest moralne, czy właśnie to, co się dzieje, jest moralne. 365 było fajne o tyle, że dało pole do dyskusji, żeby też wytknąć pewne rzeczy, że takie zachowanie nie jest w porządku. No a tutaj nic nie ma. Bo tutaj mamy na płasko, bo tamto zachowanie właśnie to była taka fantazja, a tutaj już jest taka fantazja, niebezpieczna fantazja. No racjonalizowanie. Racjonalizowanie niebezpiecznej fantazji, a tutaj jest po prostu takie fantazjowanie o tym, żeby związać się tylko z bogatym typem, a potem z drugim, kurwa, niebezpiecznym, bogatym typem i być trochę zdradzoną, a trochę nie, ale też, kurwa, nie wytłumaczyć pewnej rzeczy i po prostu sobie spierdolić. To jest od razu, dobra, wydaje mi się, że on pójdzie się ruchać z kimś, dobra. To ja idę z innym typem.
typem. Spierdalam. O, no. Jedzie Volvo. A wytłumaczone. Oj, jest też bogaty, ale super trafiłam. O, ale kurwa, udało się. Jest jeszcze bardzo przystojny, kurwa, wysoki. Dobrze. Może ona ma jakiś taki ten chip, to on jest do namierzania takiego. Może oni ją namierzają, to jest taki Tinder tak. Dla bogatych. Tak. Kurwa, kto wie? Słuchajcie, wiecie, jakie rzeczy się dzieją. W końcu to Bill Gates wynalazł te chipy i wszyscy już je macie teraz. Więc on już wie dokładnie, kurwa, gdzie jesteście i co czego robicie. Zawsze możesz do pierwszego lepszego weterynarza podskoczyć. Elon Musk kupi prawo do tych chipów i zostaniecie niewolnikami, kurwa. Elona Muska, bo to jest ten znak bestii. Ona miała znak bestii, wszystko się sprawdza. Apokalipsa świętego Jana, Elon Musk, antychryst. Nie będziesz mógł kupić bez znaku bestii. Zobaczysz. A ona sobie to wycięła, debilka. Znaczy nie wycięła tego w filmie, tylko wycięła to w książce, jak już wspominaliśmy. Nie zobaczycie tej sceny. Nie ma tego. Dziwię się też z drugiej strony, bo rzeczywiście te streszczenie z książki było dużo ciekawsze niż cały, kurwa, ten prawda. Film. To, co zostało nam przeczytane w trakcie, było dużo ciekawsze niż film. Tak. Z tym filmem jest właśnie tak, ja go widziałem na trzeźwo. Ja niestety też. A to powinien być film, do którego się albo zjaracie potężnie, albo no spijecie, no, ale nie, może nie, lepiej zjarać się. Ale gdybym była zjarana oglądając ten film, wytrzymała ze śmiechu. To bym nie wytrzymała, szczególnie jest tam jedna... Ja nie powiem wam, co to za scena, ale jeżeli będziecie oglądali ten film, to zwróćcie uwagę na scenę z kocem. Pobudka rano, tak. Z kołdrą. No tak, ona wyglądała jak taki koc. No kołdra, koc. Taka pobudka rano. To jest jedna z najśmieszniejszych scen, jakie ja widziałam od bardzo długiego czasu w kinie. POV. Bardzo długo nie mogłam przestać się śmiać. I gdybym była zjarana, to bym umarła prawdopodobnie na tej kanapie ze śmiechu. Ja uważam, że można zobaczyć ten film jako takie, kurwa, bardzo guilty pleasure. Tylko pod warunkiem, że odpowiednio się do tego przygotujecie i nastawicie na to, że no, to nie jest spełnienie waszych fantazji. Wiadomo, że... Albo jest. Albo jest, no nie nam oceniać to i my też nie będziemy nikogo oceniali. Jeżeli ktoś tak fantazjuje sobie, żeby tak wyglądało jego życie, kurwa, tak wygląda życie wielu osób, kurwa, szczerze mówiąc. Tak na dobrą sprawę. Tak jak w poprzedniej wielu części... Wielu osób wygląda tak życie? Pokaż mi te osoby. Mogę ci je pokazać, ale potem dostaniemy o zniesławienie. Ale to mi pokaż, poza anteną. Ja chcę wiedzieć, kto bo tak żyje. Co innego jest, tak jak mówiłem, z poprzednią częścią. To jest fantazja i to jest pole do dyskusji. Tutaj nie ma tej dyskusji. Tutaj jest po prostu, kurwa, laska nie myśląca nad konsekwencjami, nad jakimiś rzeczami, po prostu przeskakuje sobie trochę z kwiatka na kwiatek, wyciągając pochopne wnioski i żyje sobie dalej, opływając w luksusach. Co innego by było, gdyby ta druga postać to był przystojny i tak dalej, ale biedny rybak. Ogrodnik. Albo ogrodnik, ale naprawdę taki biedny, że teraz, słuchaj, mieszkamy w kawalerce siedmiometrowej. Takim, ale jak teraz to już by nie proponują. Było ekscytujące. Ona by byłoby. Ona by uciekła w 3 sekundy. Tak, ale byłoby to ekscytujące właśnie, bo on by był na przykład, tak jak tamten jest szefem tego gangu, to on by był właśnie takim jednym z tych gangsterów. To też by było ekscytujące, właśnie ten półświatek taki. Coś innego. Ale trzeba by było zbudować postać, a te postacie nie są zbudowane. To jest wszystko płaskie. Wiesz, jest socjopata, jest idiotka i jest, nie wiem, lekkoduch. No, lekkoduch, to prawda, tak można go określić. Więc masz 3 postaci, tam nie ma nic więcej. To pojedyncze słowo określa ci już całą postać. Tam one nie mają warstw, to nie są ludzie. Słuchajcie. To nie są ludzie. 365 dni, ten dzień. Jest złym filmem. Jest gorszym filmem niż poprzednia część. Zdecydowanie gorszym. Nie ma nic do zaoferowania, tak na dobrą sprawę, poza kilkoma śmiesznymi scenami, poza zobaczeniem sobie tego... Scena z kocem, polecam. W ogóle powinna być opcja, ja nie wiem, ponoć jest, ale ja nie widziałem, żeby można puszczać ten film z dwukrotnym przyspieszeniem, bo tam jest tyle scen, które wypadałoby przewinąć, które są kompletnie niepotrzebne i które... nie tyle, że nic nie wnoszą, tylko są za długie, żeby można było przewijać chociaż do tych dialogów, no, bo jest... Których nie ma. Właśnie cały ten film możecie sobie przewinąć. No, cały na szybkim puścić, albo posłuchać tego, co my o tym filmie opowiadamy. Jest źle zarówno pod kątem technicznym, aktorskim, fabularnym i tego, czego można oczekiwać i tego, co on romantyzuje. No, romantyzuje
bycie właśnie, kurwa, niby z jednej strony, ej, teraz chcę być silną kobietą, o dobrze, to niech ktoś ci coś, kurwa, kupi w takim razie. Kupi ci, kurwa, pracę. To wtedy jesteś silną kobietą. Tak. To jest romantyzowanie strasznie chujowych stereotypów i jakkolwiek wasze fantazje tak mogą wyglądać, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jednak robienie z tego czegoś spoko jest bardzo złe i ja wiem, że to nie jest, kurwa, lektura szkolna i nie jest to obowiązkowy film, który musicie zobaczyć, bo każdy sobie wybiera, co chce oglądać. Natomiast mimo wszystko jest to po prostu chujowe i tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy wy również oglądaliście to dzieło kinematografii, jakie jest wasze zdanie na ten temat, albo może czy planujecie zobaczyć. W następnej części Ola gra. Tak, ale muszę sobie najpierw zrobić podkład taki, że Oscar, jakąś palmę też mogłabym zgarnąć, nie? A potem dopiero mogę do 365, więc Blanka, jakby co, to ile będę miała wtedy lat? Wiesz, czy ja mogę grać na starość? Moja ulubiona Blanka to jest nadal ta ze Street Fightera. Nadal ten właściwie ze Street Fightera. Dziękujemy wam bardzo. Widzimy się w kolejnych papierach i papierkach. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. I usłyszenia.